Jesteśmy na ulicy Wojska Polskiego w Więcborku. Rzeczywiście prace dotyczące nowej nawierzchni bitumicznej dobiegają końca. Przetargi, remonty, drogi i ulice. Mimo koronawirusa inwestycje w Więcborku idą pełną parą i właśnie od tych informacji rozpoczynamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwietnia w gminie Więcbork. A jeśli chodzi o szczegóły, to w programie powiemy. Jesteśmy po otwarciu ofert. Pierwszy przetarg to był na ulicę Dworcową. O Funduszu Dróg Samorządowych i kolejnych etapach remontów ulic Dworcowej i Słonecznej. O przetargu na budowę Centrum Aktywności Lokalnej. O tabletach i laptopach do nauki zdalnej. Wykonawca aktualnie skończył główne prace budowlane. I o zakończonej budowie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Nasz program rozpoczynamy od remontów dróg i ulic w gminie Więcbork. Najpierw kilka zdań o ulicach Słonecznej i Dworcowej. W zeszłym roku rozpoczęły się ich remonty i już wiadomo, że w tym roku będą one kontynuowane. Właśnie w kwietniu w Urzędzie Miejskim zostały rozstrzygnięte przetargi na te zadania. Pierwszy przetarg to był na ulicę Dworcową. Drugi etap w tej chwili wpłynęło 6 ofert. Kosztorysowo mieliśmy oszacowany ten zakres prac na 220 tysięcy złotych. Najniższa oferta, którą możemy w tej chwili brać pod uwagę, opiewa na kwotę około 150 tysięcy złotych. Co będzie wykonane w tym etapie, o którym Pan przed chwileczką powiedział? Zakres tych prac to przede wszystkim nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku niespełna 200 metrów, wymiana jednostronna krawężnika, położenie geosiatki, jak również nowej nawierzchni bitumicznej. Czyli jeszcze ta droga do samego końca, aż do ulicy Złotowskiej nie będzie zrobiona? Nie, jest to drugi etap. W następnych latach nastąpią kolejne. Chciałbym również przypomnieć, że jeszcze w tym roku zlecimy wykonanie dokumentacji na ten najtrudniejszy odcinek, gdzie droga rzeczywiście jest w najgorszym stanie i wymaga gruntownej przebudowy, a na razie ten zakres, który wykonujemy, jesteśmy w stanie wykonać w ramach remontu. W przypadku ulicy Słonecznej tutaj mamy skosztorysowany zakres prac na około 250 tysięcy złotych. Najniższa oferta opiewa na 193 tysiące złotych. Jest to drugi etap. Ponad 120 metrów wymiany starej kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia bitumiczna, jak również nowe chodniki, nowe obrzeża, nowe wjazdy. Także jestem przekonany, że to przede wszystkim poprawi komfort dla użytkowników tych dróg. Dworcowa i Słoneczna to bynajmniej nie wszystko, bo jest jeszcze Fundusz Dróg Samorządowych. Właśnie w jego ramach kończą się powoli prace budowlane na ulicy Wojska Polskiego, a już niedługo remontu doczeka się ulica Runowska w Wituni. Jesteśmy na ulicy Wojska Polskiego w Więcborku. Rzeczywiście prace dotyczące nowej nawierzchni bitumicznej dobiegają końca, także za chwilę będziemy na przestrzeni, myślę, 2, maksymalnie 3 tygodni będziemy już mogli się cieszyć oddaną do użytkowania w pełni wyremontowaną drogą. Przypomnę, że w zeszłym roku w ramach tej inwestycji wykonaliśmy budowę nowej kanalizacji deszczowej, a w tym roku wszystkie prace dotyczące branży drogowej, czyli nowe punkty świetlne, nowy ciąg pieszo-rowerowy, jak również nowa nawierzchnia bitumiczna na całym tym odcinku. Decyzją pana premiera otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont, przebudowę drogi ulicy Runowskiej w Wituni. Czy wiadomo, co tam się będzie działo, jak to będzie wyglądało? Tak, przebudowa tej drogi, przypomnę, że też w zeszłym roku wybudowaliśmy tam już kanalizację deszczową, także te prace ziemne są już wszystkie wykonane. Natomiast w tym roku w ramach prac, które planujemy i ogłoszonego przetargu, będzie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej o szerokości 5 metrów, jak również będzie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metra.
kilkadziesiąt tabletów i laptopów trafiło w kwietniu do uczniów i nauczycieli we wszystkich szkołach gminy Więcbork. Sprzęt przyda się do nauki zdalnej, która jest teraz wymagana ze względu na zamknięte przez koronawirusa szkoły. Warto dodać, że grant wystarczył na sfinansowanie zadania w 100%. Praca zdalna w szkole spowodowała, że po stronie uczniów, jak i nauczycieli pojawiły się potrzeby sprzętowe. Taki sprzęt elektroniczny, informatyczny zakupiliśmy jako gmina w pierwszych dniach kwietnia. Po przeprowadzonej diagnozie we wszystkich naszych szkołach podstawowych okazało się, że uczniowie mają problem zarówno z odpowiednią ilością sprzętu w domu, jak i z dostępem do internetu. Dlatego po konsultacji z dyrektorami wszystkich naszych placówek podjęliśmy decyzję, że dla uczniów kupujemy tablety, a dla nauczycieli zakupiliśmy 8 laptopów. Uczniowie otrzymali tablety wraz z dostępem do internetu. To jest nielimitowany dostęp do internetu LTE. Sprzęt został już przekazany naszym szkołom. Już w tym tygodniu uczniowie na sprzęcie pracują. Drogi i ulice to nie jedyny przetarg, który został rozstrzygnięty w Urzędzie Miejskim w Więcborku w kwietniu. W naszym styczniowym programie informowaliśmy o planach rewitalizacji kościółka przy ulicy Rybackiej, gdzie ma powstać Centrum Aktywności Lokalnej. Teraz znamy już wszystkie szczegóły tej inwestycji. Tak, jesteśmy już po przetargu. Przetarg mamy praktycznie rozstrzygnięty. W tej chwili czekamy jeszcze tylko na uzupełnienie pewnych dokumentów przez oferenta, który ten przetarg wygrał. I myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia, maksymalnie dwóch, podpiszemy umowę z wykonawcą. Zadanie ma być zrealizowane w pełni do 15 grudnia 2020 roku. Przypomnę, że wartość tego zadania już po przetargu to kwota 2 850 000 zł, natomiast dofinansowanie, które otrzymujemy w ramach środków rewitalizacyjnych, to ponad 2 100 000 zł, czyli za 700 tysięcy złotych środków własnych ten obiekt odzyska swoją świetność. To też jest kolejny etap planów, które zakładaliśmy. Ta strefa miasta praktycznie w tej chwili będzie naprawdę bardzo dobrze zagospodarowana i przede wszystkim cieszy oko, ale również będzie służyła naszym mieszkańcom, a to jest nasz cel w wszystkich działaniach, które podejmujemy. W tych słowach burmistrza chodzi oczywiście o nową siedzibę Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, a właściwie o ośrodek edukacji przyrodniczej, który powstał nieopodal. Powstał, bo główne prace remontowe właśnie się zakończyły. Teraz przyjdzie czas na odbiory techniczne i powoli na przeprowadzkę. Wykonawca aktualnie skończył główne prace budowlane. Zostało tutaj do dokończenia pewnych spraw, ale główny budynek jest już zakończony, zmodernizowany. Aktualnie jeszcze oczekujemy na meble, na które zostało rozpisane postępowanie ofertowe. Wykonawca już jest wyłoniony, także ma on czas do końca czerwca, więc do końca czerwca powinniśmy tutaj zamknąć wszystkie sprawy takie merytoryczne i rzeczowe, żeby móc w pełni, żeby osiadek mógł w pełni funkcjonować. Celem projektu jest utworzenie edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie mieszkańcy Więcborka szczególnie wiedzą, że istniał budynek starej remizy. Budynek został gruntownie przebudowany, jak widzimy bardzo gruntownie. Zostały charakterystyczne elementy jak drewniana wieża, która została odrestaurowana, wzmocniona u konstrukcji, żeby spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W środku mamy biura edukatorów, pomieszczenie socjalne, magazynowe, mamy łazienki. No i najważniejsze, z czego bardzo się cieszymy, sala edukacyjna o powierzchni około 60 metrów, której dotychczas bardzo brakowało Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu. Będziemy mogli tutaj przyjmować wycieczki dzieci, nie tylko dzieci, wszystkich zainteresowanych. Będzie ona wyposażona w sprzęt multimedialny, stoły, krzesła, gdzie będziemy mogli przeprowadzić właśnie takie zajęcia stacjonarne. Jeśli tutaj spojrzymy dookoła na okolice,
nie tylko zajęciami stacjonarnymi będziemy się zajmować. To miejsce, piękne miejsce, pozwala nam wyjść z tego budynku i w niedalekiej odległości przeprowadzić ciekawe zajęcia edukacyjne, wykorzystując otaczającą nas dookoła przyrodę. Widzimy bliskość jeziora, bliskość plaży miejskiej nawet pozwala na to, żeby te zajęcia mogły być bardzo dobre, a jednocześnie też tutaj na okolicznych szkół nie tylko są dostępne, bo są blisko, nie wymaga wielkiego transportu, żeby się do nas dostać. I oby te zajęcia przyrodnicze w Krajeńskim Parku Krajobrazowym mogły ruszyć jak najszybciej, bez żadnych przeszkód spowodowanych wirusami. Tą informacją kończymy podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwietnia w gminie Więcbork. Podsumowanie chwilowo w nieco zmienionej formule. Wszystko wskazuje jednak na to, że już w następnym programie wrócimy w pełnym składzie osobowym. Wszak wszyscy mają nadzieję, że już niedługo znów będzie normalnie. Więcbork, Maciej Bur, Krajna TV.